Dzień dobry, kochani. Tak sobie jadę i myślę o tym, że ktokolwiek leciał samolotem, to wie, że zanim jeszcze wzbije się on w powietrze, to jest pani stewardessa czy steward, pan, który powie: ok, zanim się wzbijemy, parę rzeczy ważnych, w razie czego, gdyby coś poszło nie tak, mogą na przykład, ja o tym chcę mówić, wyskoczyć maski z tlenem. Te maskę na gumeczce trzeba na głowę nałożyć i tym będzie się oddychać. Ale co jest ważne, w czym jest lekcja, to to, że najpierw jesteśmy pouczeni, że trzeba nałożyć sobie samej, a dopiero potem pomagać innym, włącznie z własnymi dziećmi. No i ktoś mógłby zapytać, no to jak to? Czy to nie wygląda na to, że ja jestem samolubna, jak ja najpierw będę pomagać sobie zamiast swojemu dziecku? Czy sąsiadom siedzącym obok? To ja tylko o siebie mam tu zadbać najpierw? Jak najbardziej. A dlaczego? Dla tej samej przyczyny i dlatego o tym mówię. Jak wygląda całe życie? Prosta zasada. Ja mówię o tym w Reiki. Nie możesz dać czegoś, czego nie masz. Czyli nie możesz dać siebie miłości, jeżeli ty nie kochasz, tylko nienawidzisz. Nie możesz dać pieniędzy, jeżeli ich nie posiadasz. Nie możesz pozwolić komuś mieszkać w swoim domu, jeżeli tego domu nie posiadasz. No jest to zupełnie jasne i oczywiste. Nie dasz się komuś przejechać swoim samochodem, jeśli nie masz go. Tak samo jest i z tym, co jest w środku. Jak jesteśmy wykończeni, wycieńczeni, spracowani, no to jak możemy teraz być radośni i uśmiechać się i wszystko ma być pięknie, ładnie, kiedy my już w sobie tego nie mamy? A dlaczego? Bo może zaniedbaliśmy się. Trzeba pamiętać, żeby zadbać o swoje ciało, serce, duszę, swój umysł. Ponieważ nikt o nas nie zadba, jeżeli nie zadbamy o siebie sami. Taka jest prawda. Wszystko to jest pięknie, ładnie. Dawać siebie jak najwięcej jest ok, ale zapamiętajcie sobie to jedno. Nie można dać komuś czegoś, czego się nie posiada. Więc jak chcesz być dobre dla rodziny, dla dzieci, dla otoczenia, rodziców, znajomych i tak dalej, najpierw zadbaj o siebie, żebyś mogła czy mógł rozdać coś innym i podzielić się, bo wtedy to będziesz mieć. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.